Ludowa Grabowska Monika, jestem młodszym wychowawcą działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Siedlcu. Pani Moniko, jest Pani koordynatorem akcji zbierania chętnych dawców szpiku, rejestrowania się takich osób w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Co Panią skłoniło do tego, żeby się podjąć tego zadania? Sama jestem zarejestrowana w bazie dawców szpiku od około 8 lat. 13 października jest Światowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. W Zakładzie Karnym w Siedlcach nie była jeszcze taka akcja podejmowana. Stwierdziłam, że możemy spróbować. Odzew funkcjonariuszy i pracowników cywilnych był bardzo duży, było bardzo dużo osób chętnych. W międzyczasie dotarła do nas informacja, że jeden z funkcjonariuszy służby więziennej zmaga się z chorobą krwi, białaczką, więc odpowiedzieliśmy również na jego apel, aby jak najwięcej osób zarejestrowało się i pomóc znalezieniu bliźniaka genetycznego, który pomoże mu uzdrowić. Oczywiście nie tylko jemu, ale również wszystkim osobom zmagającym się z tą chorobą. Czy słyszała Pani o osobach, które są zarejestrowane i pomogły już komuś właśnie? Tak, oczywiście. W mojej rodzinie osoba ze mną spokrewniona, zarejestrowana jest również 8 lat. Oddała już raz szpik kostny, jak się okazało, dla malutkiej dziewczynki, którą potem poznała. Dodatkowo obecnie jest również w fazie przygotowania na kolejne oddanie. Jeżeli można pomóc, no oczywiście. Pierwsze oddanie przekonało ją, że warto. No i myślę, że chyba każdy, który komuś pomoże i pozna osobę, której dzięki mnie żyje, to myślę, że to nie trzeba nic mówić, nic pokazywać. Rejestracja wiąże się z wypełnieniem dokumentów, pobraniem wymazów i czekaniem później przez 3 miesiące na wynik tego wymazu. Taki wymaz też dużo nam może pomóc, prawda? Bo dzięki niemu możemy się dowiedzieć, że na przykład powinniśmy się wybrać do lekarza. Tak. Osoby, które rejestrują się, też do końca nie wiemy w tym momencie, czy będziemy. Ja 8 lat jestem zarejestrowana, jeszcze ani razu do mnie nikt nie zadzwonił. Nie powiem, że się nie wiem, czy cieszę, czy nie, bo jeżeli by zadzwonili, no to wiadomo, że człowiek by robił te wszystkie badania. Tak, wykonywane są potem konkretne specjalistyczne badania, które pokazują, czy nasza krew jest 100% zdrowa i może pomóc drugiej osobie. Jeżeli jakikolwiek czynnik jest tutaj zły, czy to jest jakaś choroba ukryta, czy jakaś choroba genetyczna, też daje nam znak, że coś jest nie tak i my dzięki temu wiemy, że coś wcześniej możemy zrobić niż za późno, więc to też jest taki plus dla nas. Jest plus, a największym plusem wymiernym jest, no nie ma chyba większego daru niż podarować komuś życie, prawda? No więc wydaje mi się, że nie. Jeżeli zobaczy się osobę, która dzięki nam żyje, bo to też no trochę trzeba czekać, jeżeli biorca i dawca się zgodzi tam poznać, no to wtedy można poznać taką osobę. Tak, ja myślę, że dla nas to jest niewiele oddanie cząstki siebie, a pomóc komuś, żeby przeżył. Tutaj nie ma mówię wartości pieniądza w ogóle. Zatem zachęcamy. Zachęcamy. Rejestrujmy się i pomagajmy innym.